feel the heat up. Cause after losing, I was scared to move on. But I don't come and even know better. Been here before. When you tell you got your love, but it wasn't enough. When you swear this time you're giving up, you still gotta try. You know you gotta try. When you lay for your boss like a million times, we put the hell in hello and the good in goodbye. You gotta try. You know you gotta try. When you lay for your boss like a million times, we put the hell in hello and the good in goodbye. You gotta try. You know you gotta try. When you swear this time you're giving up, you still gotta try. You know you gotta try. When you pay for your part like a million times, we put the hell in hello and the good in goodbye. You gotta try. You know you gotta try. Cześć, siemano, witajcie, z tej strony Mafia Solec i witamy bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Adaś ze mną. Kłaniam się nisko. Bardzo serdecznie do tego pana również zapraszam na vlogi i prace pożniwne. Lecimy wreszcie dzisiaj już na spokojnie vlog, bo te poprzednie, które widzieliście, mogłem powtarzać po 15 razy coś to samo, bo naprawdę wszystko działo się jednego dnia. Talerzóweczka, nic się nie pozmieniało. Przyjechaliśmy sobie porobić aktualnie po pszenicy, tu gdzie było nagrywane najmniej vlogów. Mamy już tyle wycięte, że mogę sobie wręcz wybierać najbliższe dni. To właśnie akcja talerzowanko. Ja chyba najbardziej na to wszystko czekałem. Wiadomo, żniwa żniwami, ale prace pożniwne to jest jednak coś pięknego, co w poprzednich latach nie mogłem doświadczyć, z racji tego, że no gdzieś tam, jak pamiętacie, ten mój stary agregat przerabialiśmy graczki, ale to wszystko się pchało, to nie szło tak jak powinno. A wreszcie teraz jest talerzówka. Nie wiem, kurde, mocno z tej strony wieje i boję się, że wiesz co, nie wiem, czy nie zamkniemy drzwi, bo boję się, że ten wiatr, który wchodzi tu do kabiny, może, kurde, tu nieźle mi kamerę zagłuszyć, a i tak naprawdę mocno gdzieś zapiąć, tylko nie wiem o co. Jakbyś chciał se tu gdzieś może zawadzić o daszek czy coś. Mówię, no w poprzednich latach tego talerzowania nie było fajnie, bo te resztki pożniwne to wszystko sobie teraz byśmy wymieszali. I ty, mordo, obkręć ją sobie. Co było tak? No dobra, jak chcesz. Jeżeli się do niej urwie, nie powinno. Ewentualnie kogut poleci. Jak widzimy, klinki trochę już jest. Akurat to taki najciekawszy zawsze kawałek, bo tu dopiero ostatnimi latami zaczęły wały robić robotę i coś tu rośnie, bo w zależności od roku naprawdę było tutaj ciężko, przynajmniej teraz mi nie wieje, więc wydaje mi się, że przynajmniej powinniście mnie w miarę słyszeć, bo tak to mogło być przekichane, a nie chce mi się teraz już kamery zdejmować, sprawdzę jak to wygląda, bo mam 27 minut tutaj na tej karcie. Jedną kartę godzinę 20 mam pełną i powiem wam szczerze, że nie chce mi się tego u mnie nawet sklejać robić, bo nie wzięliśmy wstawek, a mój internet pierwszego vloga wrzucał 24 godziny prawie, także to nie ma sensu, więc sobie odpuściliśmy, może Adaś jedynie coś dzisiaj sklei. Powiem wam, tutaj się petarda talerzuje, bo ja w miarę też tutaj troszeczkę ciąłem, starałem się jak najniżej, bo później dzięki temu mi się to nie zapycha, jak kurde te badyle, nie wiem, po kolano jest kurna ściernisko, tak jak koło domu, bo chciałem wam nagrać coś koło domu,
tu jest przed nami. Przed nami jeszcze to jest nieścięte. Muszę sobie tak na razie nawrócić jeszcze jedno okrążenie. Jedno okrążenie, dwa i będę już sobie jeździł normalnie. Nieścięte jest, bo tata do godziny 20 tych poprzednich vlogach, do godziny 20, jak nawoziliśmy słomę, ciął tą pszenicę, która tutaj była. No niestety na pszenicy nic nie udało mi się złapać. I gdy już skończył, to wchodziła rosa. A wiecie, nie dość, że tam jest ogólnie cały czas takie podmokłe, wilgotno, nie było sensu tego kosić, bo to i tak nakosimy dla siebie na paszówkę, więc to może jeszcze sobie postać, bo tam po lewej stronie jeszcze jest nieściętych kamień. Co? Kamień. Tak, tak. Słyszałem. Tam jeszcze po lewej ten jęczmień i owiec jest nieścięty. Zaraz do tego dojdziemy. Wracając do tej pszenicy, bo no nie było sensu ciąć mokrego. Dlatego też na razie to tak zostaje. Później wiadomo, będzie ścięte, to się przyjedzie i tak. Tamten poprzeciak trzeba coś po żniwach robić. W sensie, wiecie, przekopać. Ten rów i to wszystko, więc i tak tam trzeba będzie oddzielnie przyjechać, talerzować i tak, więc spoko. Wracając do jęczmienia i owsa. Tego dnia, co zbieraliśmy słomę, czyli tego pierwszego dnia, to wszystkie żniwa, to wszystko. Wwoziliśmy słomę do 12 w nocy żeśmy wozili. Tutaj wielkie pozdrowienia dla chłopaków z kanału Agrobos, bo generalnie chłopaki przyjechali 300 km ponagrywać w ciemno, bo pisali gdzieś na Instagramie, w ogóle ja nie odczytywałem, bo wiecie, śniwa to wszystko, tym bardziej, że tych wiadomości jest multum. I chłopaki przyjechali w ciemno 300 km, nagrali 5 ujęć, poszli do auta po drona i po baterię. Przejeżdżała Elka, zamknęli na sekundę drzwi, a kluczyki były w środku. Im się auto zatrzasło. No i niestety ani nie szło inaczej tego zrobić. Zadzwonili po kumpla, który skończył robotę po 22:00 i przywiózł im zapasowe kluczyki. Także chłopaki o 4:30 byli dopiero w domu. Ale naprawdę wielkie podziękowania dla nich, bo bojga złego lepiej w tę stronę, jak i tak czekali na auto, pomogli nam wozić słomę. Około godziny 22:00, coś mniej więcej koło tego, przyszedł deszcz. Także chłopaki zwozili z tatą słomę, my żeśmy układali takie stogi co kawałek, bo mówię, jak ma to spadać, to lepiej w takich stogach owieję, przynajmniej wszystkie belki nie spotkam. Ale potem, tak wiecie, ta pierwsza szoruga taka przeszła, lekko sobie tak mrożyło. I postanowiliśmy, że będziemy te belki zwozić, także wiecie, jedna przyczepa zapełnili, przywieźli, my rozładowaliśmy, oni przepinali się pod rozrzutnik i tak cały czas. Także powiem wam, był taki ogień, że szok, stodoła nie jest pełna, nie wiem ile tam, jedna przyczepa, żeby tak naprawdę było czubato. Ale to nawet lepiej, będzie więcej miejsca i ona sobie teraz w miarę może troszeczkę przesknie, bo jednak no coś tam popadało na nią. No i niestety od tego dnia padało. Później w nocy wręcz skończyliśmy słomę, poszliśmy coś znieść, ogarnąć się, pogadać. No i jak później zaczęło padać, tak już dało do rana. Rano gdzieś tam powinniście mieć przebitki, jak się nie mylę, przyczep na skup, więc tam było widać, że troszkę padało. Później jadąc sobie na skup, lało cały czas i tak ten wczorajszy dzień do południa był w kratkę. Po południu dopiero pogoda zaczęła się robić, ale to i tak nikt nic nie wjeżdżał, dlatego żeśmy się taki dzień odpoczynku po takim naprawdę mega ekstremalnym. Dniu
okazji nie dość, że prasowanie, to i zebranie słomy. Także naprawdę mega ekstremalnie. Nie lubię tak, ale to są śliwa, trzeba. Z jednej strony się cieszyliśmy, bo na drugi dzień to normalnie człowiek głowaty. Jakbym miał tak zapierdzielać z tydzień, to naprawdę trzeba byłoby to sobie na spokojnie rozkładać. Ale no mówię, no niestety pogoda nas goniła. Ale najważniejsze dla nas było to, że udało się ściąć żyto i pszenicę. Te rzeczy poszły na skup. Wszystko sprzedane. Pszenżyta na sprzedaż poszło około 7,5 tony, to coś do 8 maksymalnie. W szpicherku nie mam pojęcia ile leży. Myślę, że styka do 12 ton. No nawet i więcej, bo szpicherek no. Bo tam jeszcze było wysypywane. Pszenicy, no to tam był chyba tylko zbiornik. No i teraz to też zostanie, a pszenicy chyba pojechało coś ponad 3 tony. Także no tam z hektara by było słabo, bo by było około czwórki, nie? Także tragicznie. Ale no u nas zawsze pszenica. Niestety, ale rewelacji nie było. Także teraz co? Fajnie, bo możemy sobie z talerzówką wjechać. Wszystko talerzujemy. Nie mam pojęcia, kiedy te vlogi będą wychodzić. Dzisiaj mamy czwarty? Zobacz tam. Piąty dzisiaj mamy. Tak, 5 sierpnia, także no nie wiem, ten vlog, nie mam pojęcia, kiedy morby wyjdzie. Pierwsze żniwa wyjdą. Jak myślę, że po 20 wyjdzie talerzowanie, to będzie dobrze, nie? Wiecie, też nie będę miał żadnych innych vlogów później zbytnio. Inaczej, na razie kiedy wrócimy na wyjście. Tak, na razie kiedy wrócimy do domu, ale też nie będę miał żadnych innych vlogów. To wiecie, ja nie będę się spieszył, bo też wiem, że wy macie pracę po żniwie, to wszystko, niektórzy będą mieli żniwa, ale do tego zaraz sobie wrócimy. Naprawdę bardzo mało sypie, ta wiosna dała się we znaki, no ale później górze też
spokojnie, codziennie po tym hektarku, myślę, że do 2 hektarów potaryzować, bo myślę, że na spokojnie dzisiaj to skończymy, no to będzie grubo ponad 3 hektary nawet. Jeszcze koło domu 2 hektara jest. No, także myślę, że 2 dni mamy potaryzowane, to co skoszone. Pierwszy raz mam tak, że przez to, że nic nie nagrywałem takiego normalnego,
co mordeczki. Ja mam nadzieję, że jeszcze gdzieś tu dorwię sobie baterię i na przykład jutro jeszcze coś wam nagram, może mniej rozgadanego, bardziej tutaj dzień, nie wiem, zobaczymy, coś myślę, że na pewno się uda zrobić. Ja teraz biorę się za aparacik i coś sobie ponagrywamy, także bardzo serdecznie wam dziękuję za uwagę, wybaczcie, że no nie wszystko mogło być tak, jakbyście chcieli tych vlogów, bo mówię, no był zapierdziel, ale ważne, że wszystko się udało, miło było tutaj dla was coś pogadać. Do kolejnego vloga i na razie trzymajcie się mordeczki, siema!